Siemka. Tu Żaga z tej strony. Witam Was. Witam Ciebie na kolejnym vlogu. Dzisiaj sobota. Dzień wolny od pracy mają niektórzy. A vlog ma numerek 12, z tego co pamiętam. Tu, tak. A temat dzisiejszy jest, i zadam Wam pytanie, kogo masz w domu? Motywatora czy krytykanta? Mówię o Twoim partnerze, partnerce. Bo nie wiem, które z Was jest wizjonerem, pomysłodawcą. Kto wymyśla? A kto jest pierwszą instancją kontroli jakości? Oczywiście krytykant w wersji konstruktywnej jest bardzo przydatny. Ale ktoś, kto Ci podcina skrzydła cały czas, z czymkolwiek byś nie przyszedł, czy z czymkolwiek byś nie przyszła, bo on mu się nie chce, bo on to, bo on tamto, bo on się boi, bo po co, to trochę słabo. Oczywiście jego reakcja może być spowodowana Twoim wybuchowym zaangażowaniem, które tak jak zapalasz zapałkę, nagle rozpala się dużym ogniem, ale bardzo szybko się spala i nic z tego nie ma. Jeśli chodzi o kontynuację tej metafory, to jeśli byłbyś nie jak zapałka, jak świeczka, czyli zapalasz się i długo, długo się pali, ma dużo energii na to, żeby oddać dużo ciepła i światła, to i reakcja Twojego partnera będzie albo bardziej Cię motywująca, wspierająca, albo nie. W zależności od tego, jak Ty działasz, pamiętaj, i co Ty wymyślasz, i jak, co najważniejsze, jak to realizujesz, taki Twój partner będzie albo Cię wspierał i motywował, albo nie. Ciekawi mnie, jak to jest u Ciebie. O, masz kogoś takiego? Jak działasz? Jak ta osoba reaguje na Twoje kolejne pomysły? Wiesz, bo codziennie przychodząc codziennie do swojego partnera i mówisz: wymyśliłem sobie, słuchaj struktury, albo wymyśliłem sobie, albo pomyślałem o, no i nowa idea, codziennie, jedna, druga, trzecia, piąta, ale za tym nie idzie nic, to zastanów się jeszcze nad jednym, czy te idee, które Twój partner przynosi lub Ty przynosisz swojemu partnerowi, są tylko pomysłami, które chciałbyś zrealizować albo mógłbyś zrealizować, ale za tym nic nie idzie, czy na przykład wkręciłeś sobie lub wkręciłaś sobie, że potrzebujesz, uważaj, to jest dość istotne, potrzebujesz znaleźć taką dziedzinę, taki pomysł, który gdy przyniesiesz, to teraz bardziej uważaj ty, który jesteś po tej stronie. Że twój partner, może mu się wydaje, że przynosi tyle pomysłów i próbuje cię którymi zainteresować i ciągle nie może trafić. Rozumiesz? Ty je ciągle krytykujesz i teraz kwestia tego, czy nauczyliście się już takiej relacji, ten wyskakuje, a ten gościna, dopóki ten, któremu się wydaje, nie znajdzie, bo uważa, że potrzebuje znaleźć taką tematykę, która cię wciągnie. Może już wiele było takich tematów, które by cię wciągnęły, ale ty z przyzwyczajenia tniesz. Jeśli chodzi o strategię krytykanta, jest bardzo dobra. Jesteś pierwszym lustrem do tego, czy do sprawdzenia w tak zwanej innej mapie rzeczywistości, czy to jest możliwe do zrealizowania, do zrobienia, stworzenia i tak dalej. Tylko jeśli jesteś krytykantem, zwróć uwagę, że ten, który przychodzi z pomysłem, jest
ma dużo entuzjazmu i tak dalej, bo to jest fajna nowa idea. I teraz reagując inaczej, możesz spowodować samą jedną reakcją, małą, niewielką, tak naprawdę, możesz spowodować, że ten entuzjazm zostanie rozbudzony. Ale gdy ten pierwszy strzał jest od razu cięciem, no to, to pewnie się nie uda. Bo ten ktoś nie wie wszystkiego, wiadomo, jak każdy, i może szuka chociaż małego jednego potwierdzenia w tobie, żeby coś zrobić. Nie? A tak on ciągle nic nie robi, ale to ty ciągle go ścinasz. I jego lub ją. Obojętnie. Zależy, które z was przychodzi, a które z was tnie. Ciekawi mnie, jak to jest u ciebie. Czy masz kogoś takiego, kto cię wspiera? Albo motywuje? Albo reaguje? Wow, ekstra, robimy. Dawaj. I teraz po takiej reakcji, uwaga, co robi ta osoba? Czy zaczyna szukać wymówek? Czy jednak realizuje? Sprawdź, jeśli nigdy nie sprawdzałaś, nie sprawdzałaś, to sprawdź. To tak jak wiesz, w pokerze. Sprawdzam. I teraz co będzie dalej? Czy jednak wciągniecie się razem w to i to zrobicie? Czy odwróci się, zostanie, jak to się mówi, odwrócony kot ogonem? Czyli ten zacznie szukać wymówek. Bo tak naprawdę on tylko jest pomysłów, a myśli, że może realizacją zajmie się druga część. Ups. Nie obgadaliście tego. Ciekawe. Sprawdźcie, jak to jest u was. Czy macie w domu motywatora? Czy krytykanta? Czy ta krytyka jest konstruktywna? Czy nie? Czy jesteś tylko pomysłodawcą, ale również realizatorem? Czy chcesz oddać odpowiedzialność? Ty tylko pomysły, a druga strona ma realizować, a ty będziesz wielkim szefem? Ciekawi mnie, jak to jest u ciebie. Trochę na głowę do przemyślenia. I jeśli chcesz, podziel się w komentarzu swoimi doświadczeniami zrobienia rzeczy, tworzenia rzeczy, od myśli po realizację. No, to by było na tyle na dzisiaj. Cześć, do zobaczenia jutro.